Dzień dobry Państwu, witamy w cotygodniowym rozeznaniu, czyli cyklicznym programie podsumowującym to, co wydarzyło się w mijającym tygodniu w branży energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i na świecie. Zdecydowaliśmy się wzbogacić nasz kanał o format newsowy, który będzie przestrzenią do dyskusji dla Państwa, dla widzów, zachowując jednak podstawowe zasady Akademii, czyli krótki format i przystępny język. Dziś odcinek pierwszy, który podsumowuje wydarzenia od 9 do 13 września. Zaczynamy od wiadomości, która początkiem mijającego tygodnia dla niektórych była szokująca, dla niektórych pragmatycznie przewidywalna, a dla niektórych smutna, czyli o ogromnym zainteresowaniu programem Mój Prąd 6.0 i spływającymi błyskawicznie wnioskami, co skutkuje tym, że dziś 13 września 400-milionowy budżet ulega wyczerpaniu. W środę 11 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o wyczerpaniu ponad 90% przewidzianych środków. Dobra wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad zwiększeniem budżetu trwającej edycji. Co dla tych, którzy oglądają ten odcinek, nie zdążyli złożyć wniosku, a są dofinansowaniem zainteresowani, stanowi pewne pocieszenie. Uwaga! Nabór wniosków wystartował 2 września. Polecaliśmy Państwu już w sierpniu przygotowanie się do tego zadania, przewidując ogromne zainteresowanie. Dlatego powtarzamy, monitorujcie Państwo sytuację, ponieważ ewentualna dokładka, mamy pewność, rozejdzie się także bardzo szybko. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście magazyny energii elektrycznej. W drugiej wiadomości pozostajemy na płaszczyźnie rządowej, czy też politycznej. Są pieniądze z KPO, między innymi na modernizację systemu elektroenergetycznego w kraju i to pieniądze niemałe. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali 9 września umowę, wedle której dojdzie do transferu 70 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Oficjalny komunikat zawiera lakoniczne informacje o przeznaczeniu środków na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych, budowę OZE i magazynów energii elektrycznej oraz budowę infrastruktury do produkcji biometanu, biopaliw drugiej generacji i odnawialnego wodoru. Z komentarza pani minister dowiaduje się natomiast, że tu cytat, to niezwykły moment dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ponieważ przyspieszamy z modernizacją systemu elektroenergetycznego, tak bardzo wyczekiwaną modernizacją systemu, która ma doprowadzić do tego, że będziemy mogli finalnie zwiększyć efektywność instalacji odnawialnych źródeł energii, które dzisiaj produkują energię w szczytach podaży, której nie jesteśmy w stanie odbierać. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego uściślił, że przedsięwzięcie będzie dzielić się na dwie części, modernizację sieci oraz produkcję i magazynowanie. Czas realizacji inwestycji finansowanych z KPO powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2026 roku, a w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy podpisane zostaną pierwsze umowy z firmami wykonawczymi. Niepokoje na rynku pracy w energetyce. 10 września związkowcy z kopalni Bogdanka protestowali przed gmachem Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Domagają się 15-procentowej podwyżki wynagrodzeń oraz informacji od rządu dotyczącej przyszłości ich zakładów w kontekście transformacji energetycznej. W proteście wzięły udział związki zawodowe zakładów Enei, a w tym kopalnia Bogdanka oraz elektrownie Kozienice i Połaniec. Związkowcy domagają się m.in. udziału związków zawodowych w procesie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego kraju, wpisania węgla jako paliwa przejściowego, zapewnienia bezpieczeństwa dla regionów, w których działają zakłady energetyczne i górnictwa węglowego oraz zabezpieczenia działania bloków węglowych i stworzenia mechanizmów wsparcia. Elektromobilność przyspiesza. Jak informuje portal Glob Energia, już 2 miesiąc z rzędu w Chinach sprzedano więcej pasażerskich elektryków i hybryd niż pojazdów spalinowych. Tylko w sierpniu w państwie środka sprzedano 1,92 miliona samochodów pasażerskich, z czego 1,03 miliona stanowiły samochody w pełni elektryczne wraz z hybrydami typu plug-in. W naszym kraju, używając analogii do roku minionego, także obserwujemy wzrost zainteresowania. Przez pierwsze 7 miesięcy 2024 roku liczba osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce zwiększyła się o 14 102 sztuki. Między innymi dlatego decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej leasing z programu Mój Elektryk zostanie wznowiony. Przypominamy, że choć program nadal trwa i przyjmowane są wnioski o dotacje do zakupu pojazdów przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i podmioty inne niż osoby fizyczne, to środki dla ścieżki leasingowej zakończyły się planowo 1 września. W związku z tym, że wiele firm decyduje się na elektryczną flotę, pula leasingowa zostanie uruchomiona od nowego roku. Na koniec wracamy do tragedii w Chrząstowie.
Katowicach, w której podczas przeprowadzania prac serwisowych pompy ciepła zginęły dwie osoby. Choć nadal nie znamy bezpośredniej przyczyny, w toku śledztwa udało się już wykluczyć kilka domniemań. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła potwierdza, że w urządzeniu, które eksplodowało, zastosowano niepalny czynnik termodynamiczny, co pozwala wstępnie ustalić, że mieliśmy do czynienia z tak zwanym efektem Diesla, a które to zjawisko nie występuje samoczynnie w trakcie eksploatacji, a do zaistnienia konieczny jest czynnik ludzki. W naszym odcinku, który nagraliśmy po tej tragedii, odnieśliśmy się do skarg wielu naszych instalatorów na niewykwalifikowaną konkurencję, a które dotyczyły stosowania nieprawidłowych gazów w celu sprawdzania szczelności układu, czyli najczęstszej akcji serwisowej. Choć ustalenia portu PC są wstępne i nadal nie podano jednoznacznej przyczyny wybuchu, to bez względu na nią warto przekazać na przyszłość. Tlen z butli plus olej obecny w sprężarce pompy ciepła może doprowadzić do wybuchu. Nie dotyczy to zresztą tylko pomp ciepła, a obserwowanej także na każdej płaszczyźnie reakcji chemicznej, w której tlen i olej stanowią mieszankę silnie wybuchową. Podczas lekcji fizyki uczono nas, że podczas prac z tlenem z butli nawet stosowanie brudnych szmat czy zabrudzenia olejowe na dłoni mogą doprowadzić do wybuchu. Tym edukacyjnym akcentem kończymy pierwszy odcinek. Zaznaczamy, że nasz nowy format pojawiający się raz w tygodniu nie zmienia genotypu kanału, a jest jedynie wzbogaceniem. W naszej Akademii nadal pojawiać się będą te treści, do których subskrybentów przyzwyczailiśmy w ostatnich 2 latach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.